Dla kogo trzynastka dzisiaj okaże się szczęśliwa w Chorzowie, przekonamy się za niespełna dwie godziny. Tadeusz Daniś, witam Państwa serdecznie z ulicy Cichej 6. Ruch Chorzów kontra Resowia Rzeszów. Popularni niebiescy dzisiaj podejmują drużynę z Podkarpacia. Ruch w nie najlepszych nastrojach po ostatnich spotkaniach i ligowych, i tym pucharowym boju z Odrą Opole. Bardzo słabe spotkanie Chorzowian, co przyznawali sami podopieczni trenera Dariusza Fornalaka. No i dzisiaj chcą się odkuć za to spotkanie, by tutaj zrehabilitować się. Bardzo prestiżowe dla kibiców spotkanie, bo ROW Rybnik to kibice zaprzyjaźnieni z Górnikiem Zabrza, więc takie mini derby Śląska. Ruch Górnik, oczywiście nie ma co nawiązywać do tego pojedynku. Ruch Górnik najbardziej doświadczony z tych stoperów, a więc będzie grał jako defensywny pomocnik. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teraz pierwszy strzał. Mateusz Bogusz nie zagra w przyszłym tygodniu w spotkaniu Ruchu. Został powołany na mecz reprezentacji Dariusza Gęsiora, ale o tym za chwilę, bo teraz Ruch obejmuje prowadzenie. Mateusz Bartolewski z numerem 14 zdobywa tą bramkę. I Chorzowianie mogą się cieszyć. Rozpoczęli fantastycznie to spotkanie gospodarze, ale teraz muszą uważać Chorzowianie, bo już błyskawicznie odpowiadają goście przed momentem. Tutaj dziennikarze obok nas, znajdujący się z Rzeszowa, bardzo cicho byli. Teraz mogą się radować, radują się, może nawet Państwo to słyszą. Została wznowiona teraz na prawą stronę. Goście dobrze operują piłką przed polem karnym Ruchu. Jeszcze czwórką, jeszcze strzał w tym momencie Bartłomiej Buczek, no ale pewnie Kamil Lech, Bartolewski, raz jeszcze Wdowik, przedziera się tam lewą stroną, Wdowik wchodzi w pole karne, oddaje na piąty, szósty metr, no i teraz niewiele brakowało, by Mandrysz po raz pierwszy w barwach Ruchu wpisał się na listę strzelców, no ale Chorzowianie jeszcze wychodzą na prowadzenie, jeszcze ta cały czas akcja daje radość kibicom, bo w tym momencie Ruch prowadzi po raz drugi w tym spotkaniu. Lukas Duriszka, a więc drugi skrajny defensor niebieskich. Jest kilku tych zawodników, którzy mają co do udowodnienia trenerowi. Teraz Bogusz, no i fantastycznie to weszło. Brawa, brawa, brawa dla piłkarza Ruchu. Fantastycznie. Teraz z pewnością raduje się i trener reprezentacji, no i wszyscy tutaj działacze Ruchu. Fragmentem gry w tym spotkaniu. Teraz goście dośrodkowanie inaczej. No i brawo Kamil Lech. Kilku znacząco punktujących zawodników. Teraz jeszcze raz goście. No i to mogła być równie efektowna odpowiedź. Duriszka, Bartolewski i Mateusz Bogusz to strzelcy bramek dla Chorzowian w tej pierwszej połowie. Natomiast bramkę dla gości zdobył Szymon Feret. Błyskawicznie wyrównał po tym pierwszym trafieniu Mateusza Bartolewskiego. Kamil Antonik, młodzieżowiec w ekipie gości, schodzi do środka, zdecyduje się na strzał. Zdecydował się na strzał! Kamil Lech wypluł piłkę. Kilku graczy na ławce rezerwowych, którzy powinni uporządkować grę w strefie środkowej. Na to z pewnością liczy także trener Dariusz Fornalak. Bogusz, on w pojedynkę. No i fantastycznie! Mateusz Bogusz, gol, gol, gol! Brawa dla młodziutkiego zawodnika. Chyba najlepszy jego występ w barwach Ruchu. Dwie bramki. Jakież on ma predyspozycję do strzelania tak cudownych bramek. I z partnerami Giel, raz jeszcze Kowalski, Chorzowianie. Teraz oni nabrali wiatru w żagle. No i teraz było tam starcie. No i mamy rzut karny, jeszcze żółta kartka. Raz jeszcze to widzimy. Był tam faulowany. A więc ten dobry, bardzo dobry wynik jeszcze będzie mógł być okazalszy. Ruch i kolejna bramka. 5-1. Ruch prowadzi w tym momencie z Resowią Rzeszów. A więc już sytuacja Chorzowian bardzo dobra przy ulicy Cichej, no ale na pewno gościom będzie tutaj bardzo trudno. Teraz uderzenie, ale w Chorzowie 5-1.
No i teraz jest szansa, że w drugą stronę. Bogusz! Tym razem jednak górą Wojciech Daniel. Chorzowianie szukali tam kontry, ale muszą także uważać je w defensywie. Przed pole karne będzie strzał. No i jedną ręką broni. Brawo Kamil Lech. W miarę szybko Chorzowianie go naprawili. Teraz Wdowik i Balicki. Balicki indywidualnie nie szuka partnera, natomiast jest faulowany. No i to jest rzut karny, kolejny dla Ruchu oczywiście. Tak jest, tutaj sędzia nie miał wątpliwości, nie mógł mieć wątpliwości. Podgórski, no i broni teraz. Bronił, obronił Wojciech Daniel, brawa. Wolny z 17 metra, szansa dla gości, no i Kamil Lech broni to uderzenie na raty, chociaż jeszcze cały czas tam groźnie. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Remisowała teraz ma, natomiast Ruch kolejną szansę, no i złapał się za głowę. No i wściekny walnął, wali tam pięściami. Natomiast drużyna Resowi, która jeszcze teraz w defensywie broni się przed szóstą straconą bramką. Jeszcze goście, jeszcze z linii bocznej, no ale już nie podejdą pod bramkę Kamila Lecha, Mateusz Kantor i jego koledzy, bo w tym momencie to spotkanie dobiega końca. Ruch wygrywa u siebie z Resowią 5-1. Wynik, który był trochę przeklęty dla Chorzowian w ostatnich tygodniach.